Tak wyglądają moje rozsady pelargonii, które dzisiaj przesadzę, aby dać im trochę lepsze podłoże i większe doniczki. Niby są malutkie, ale korzenie mają naprawdę duże. Ta sadzonka jednak korzonki miała bardzo mizerne, ale mam nadzieję, że jak dam jej lepsze podłoże, to ta roślinka ruszy z kopyta tak jak powinna. Chcę te roślinki posadzić nieco głębiej niż one pierwotnie rosły, ze względu na to, żeby jednak ten system korzeniowy się wzmocnił, aby wyżej na łodydze wypuściły korzenie. Dzięki temu rośliny będą bardziej zdrowe po prostu. Pojemniki po jakichś tam serkach będą nie latające, będę musiała coś innego wziąć na podstawki. Dobra. Przechodzimy do następnej rośliny. Ta roślina jest bardzo taka ładna, już wyrośnięta. Jedynie co muszę zrobić, to muszę ją przyciąć. A oczywiście czubeczek też wsadzimy, aby zrobić kolejną szczotkę. Mam jeszcze odrobinę
nawozu do kwiatów kwitnących. Także zacznę też podlewać te rośliny, żeby je odrobinę wzmocnić. Nie wziąłem sobie nożyka. Jeżeli pobieramy sadzonki, oczywiście bierzemy nóż ostry. Bierzemy ostry nóż, przycinamy. Tutaj są oczka. Z tych oczek, tu i tu wyżej, i tu jeszcze niżej, wyrosną oczywiście nowe gałązki. Przynajmniej taką mam nadzieję. I roślinka przez to będzie bardziej krępa. Ładniejsza. Natomiast tą roślinkę włożę do tej doniczki. Kiciuś, tam się nie pchaj mi. W tym roku chcę mieć sporo pelargonii i obsadzić nimi rabatę na podwórku, a mianowicie może nie tyle rabatę, co skalniak. Przycięcie liści spowoduje, że roślina ta nie będzie pieła, nie będzie potrzebowała tyle wody, bo będzie mniejsze parowanie. Natomiast fotosynteza nastąpi tymi oto listkami, a chodzi nam głównie o to, żeby wytworzył się silny system korzeniowy. W tej doniczce, jak widać, prawie nie ma ziemi już. O, roślina wypadła wręcz. Przymierzymy. Do tej doniczki będzie akurat. Natomiast tą roślinkę wyjmę, domieszam innej ziemi i wsadzę ją z powrotem.
To chyba moja najlepsza rozsada. Mianowicie w jednej takiej malutkiej doniczce mam aż 4 sadzonki. Nie wiem, czy nawet nie 5. Także koniecznie wymagają przesadzenia. I to mamy dwiema bardzo maleńkie, jak widać, doniczki, które też wymagają przesadzenia. To jest rozsada. Dobra. Mam taką małą sadzonkę. Taka mała sadzonka, która w ogóle nie widać, żeby miała korzonki, ale wypuszcza listki, więc może coś z tego będzie. Zobaczymy.
Jednak mamy tu trzy sadzonki. No i elegancko. Częściowo już rozkrzewione, więc będzie łatwiej się nimi zajmować. Ze względu na to, że w tych pojemnikach nie robię otworu, będę musiała bardzo uważnie je podlewać, aby nie doszło do przelania. Staram się też nie zasypać stożka wzrostu tej mniejszej roślinki, tej mniejszej odnóżki, bo chciałabym, żeby ona nie zgniła, a pięknie wyrosła. Także w tej doniczce, w tym pojemniku nie będę więcej już dosypywać na razie ziemi. Za kilka tygodni urośnie kawałeczek ta odnóżka i wtedy elegancko będę mogła dosypać ziemi. Tu mam jedną ze starych pelargonii zeszłorocznych, która no niestety tak przez zimę kiepsko jej się zimowało i jak widać jest taka brzydka, wygląda jak młoda sadzonka, taka trochę nawet nieudana, więc wsadzę ją tak w całości, zasypując głębiej, w związku z czym powinna ładnie się rozkrzewić. Thank you.
maleńką też satyneczkę. O, i ma to chyba ładnie wydolne korzonki, więc albo i nie. No ale nic, wsadzimy ją. Zobaczymy, czy będzie rosła. Jak będzie rosła, to za kilka tygodni przesadzę ją do większej doniczki. No i sprawdzamy, co urosło pod imbirem. Imbir był w tej doniczce, żeby nie skłamać, jakieś 2 lata. Także 2 lata siedział nam w tej doniczce. Tu są pozostałości po kwiatach. No i zobaczymy. Ojej. No i zobaczymy, co tam. Co tam urosło? Widać, że coś urosło, ale co? Ile tego będzie, to się zaraz okaże. Ja w tej doniczce miałam kwiaty po wierzchu rosły. Rósł też 2 sezony seler. Taki naciowy. Wsadziłam, on sobie natkę z niego sobie skubałam. O, ja cię kręcę. Ciężko go wytrzeć. Ach, zobaczcie. Tak wygląda kłącze imbiru, a to są jego korzenie. Pierwszy raz wyciągałam tą roślinę. Oczywiście ona nie pójdzie do... O, tu jest druga. Ta jest zdecydowanie starsza, czyli wcale bym się nie zdziwiła, jakbym z tejże rośliny wyhodowała się tamta. Tak wygląda, bo tu, o, zobaczcie. Stare kłącze. Tak to wygląda. Nie, no nie jest źle. No ale 2 lata to trochę słabo. No ale nic. Wymienię ziemię. Wsadzę z powrotem. I zobaczymy. Widać, że kłącze ma sporo takich dzióbków. I z tych dzióbków powinny w tym roku już piękne takie gałązki wyrosnąć. Jak ta. No i zobaczymy. Może będzie lepiej. A ten kawałek chyba oderwę tą najstarszą część. O, tak to zrobię. Tą najstarszą część po prostu zabiorę, a tą wsadzę. Niech się rozmnaża. Dobra. Ziemia w tej doniczce widać, że jest bardzo, bardzo taka pulchna i sypka i ja ją wykorzystam najprawdopodobniej do siania, bo ona jest naprawdę, można powiedzieć, że nie ma w ogóle składników odżywczych, bo większość składników z niej po prostu już dawno została wyciągnięta. Ale dlaczego mówię, że wykorzystam? Wykorzystam, bo do siewu to jest idealny materiał. Jeżeli chodzi, później trzeba szybciutko przysadzać. Ewentualnie jeszcze trochę ziemi ogrodowej do niej domieszam, żeby była mniej przepuszczalna, żeby miała chociaż troszeczkę takiej swojej buforowości i zatrzymywała lepiej wodę. Natomiast na pewno będzie dobra. Chociażby dlatego, że jest taka fajna pulchna. Pusto. To gdzieś mam. O. Tu
sobie w doniczce już pomieszałam trochę ziemi. Mam takiej różnej ziemi, jak widać. O, to jest ziemia ogrodowa, taka bardziej kruzełkowa. Do tego dosypię trochę takiej czarniejszej ziemi. Cholercie. Pogubiłam się. Muszę odebrać ziemię, bo przecież nie zmieszczę tych korzeni. Nie wiem, czy mogłabym je, pewnie mogłabym je obciąć, ale nie chcę już robić zbyt dużej maniany, jeśli chodzi o tą roślinę. Niech ona jak najładniej sobie rośnie. I tutaj postawimy tą drugą. I teraz to przysypiemy. Może tak zrobimy to. Bardziej na środku rosła. Żeby doniczka nie stała taka całkowicie pusta, to właśnie wsadzę takie gdzie nie gdzie takie kaktusiki. Zawsze to trochę lepiej wygląda niż taka pusta ziemia, zanim wyrośnie mi tutaj mój imbir. Tu jest mój imbir, więc jeszcze ten kawałeczek mogę wsadzić tu. O. I tak to wygląda. A za momencik przyniosę jeszcze kurkumę. Zobaczymy, jak on wygląda. Tu mamy donicę z kurkumą, już ją pokazywałam, takie liście. No i bierzemy się za wyciąganie. Widziałeś, Paweł? Tak. To mamy drugą. Musimy się dokopać do tej. I tak to wygląda. Jak na roślinkę, którą wsadziłam bardzo mały kawałeczek, to nie najgorzej urosła. O,
A tak wygląda właśnie młoda roślina. No i elegancko. Wymienię ziemię, sadzę z powrotem i niech rośnie sobie dalej. Nieźle, nie? Kurkuma wyrosła. Co, Paweł, o tym sądzisz? A jak to się zbiera? Z czego to ten z jakiego to, jak to owocuje, żeby... To są kłącza, zobacz. Z tych kłączy się robi tą przyprawę? Tak. Te kłącza się później je tam sieka, myje, sieka, suszy i mieli. Te kulki. Tak. Te kulki. O, to są takie, zobacz, kłącza na korzeniach. Dlaczego tu ma tylko jedno? No, tu ma drugie, o. Tu ma drugie. No. Także na przyszły rok będzie jeszcze więcej. No właśnie, jest problem z hodowlą w ogródku, bo to jest ciepłolubne. No właśnie, nie chce rosnąć w ogródku. No ale w ogródku to nie urośnie, nie rozumiesz? Do większej doniczki, żeby to nie lepiej rosło. No. A, w ten sposób, tak. Przydałoby się. Ziemia bardzo się zbiła, bo ta ziemia to nie była ziemia kwiatowa na pewno. To była pewnie ziemia z ogródka. Korzonki tylko na końcu, więc nie wiem, czy nie zrobię z tego szczepki po prostu. Chyba tak zrobimy. To włożymy, a to też posadzimy.
Kiedy to zobaczę, że to zacznie rosnąć, wtedy poprzesadzam każdą z tych roślin do osobnej niewielkiej doniczki i wtedy będę dalej prowadziła już to osobno. Ale na razie musi mi to zacząć w ogóle rosnąć. No i cóż, kochani, na tym będę już kończyć. Przed sobą mam jeszcze sporo czasu na posprzątanie tego całego grajdołeczka i poustawianie tych wszystkich moich doniczek. Oj, a słońce już zaczyna zachodzić. No i tak już wszystko poukładane, przygotowane i tak oto wygląda. Przywędrowały tutaj też oczywiście rozsady z kuchni, ze względu na to, że jest tu dużo, dużo więcej słońca. Także kochani, dziękuję za uwagę i do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Pa, pa.